Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, kochani, mili widzowie i ci, którzy dołączyli niedawno. Was wszystkich bardzo cieszę, kocham, szanuję, miłuję i rywalizuję. Także moi mili, kochani widzowie, witam was wszystkich w jubileuszowym 30. odcinku Marczu Mistrz O-Game. I pozdrawiam też użytkowników forum O-Game, czyli na przykład lalalalakomy albo Beluch. No w każdym razie pozdrawiam użytkowników forum O-Game z mojego tematu, z mojego tematu na forum. Pozdrawiam wszystkich widzów i użytkowników forum O-Game z mojego tematu, Malczu Mistrz seria na YouTube, tak się nazywa temat forum. Wszystkich bardzo pozdrawiam i od razu przepraszam panią moderatorkę Rudę za tą małą wtopę. Dziękuję, że mi pani zwróciła uwagę na to, że nie można na forum wrzucać reklamy innych gier albo filmików z innych gier. Także bardzo dziękuję pani moderatorce Rudej. I teraz oto, moi mili, kochani widzowie, tak spokojnie, na luzie, milutko, cieplutko sobie przeglądamy konto O-Game, czyli moje. No, przede wszystkim to, moi kochani widzowie, który jestem w statystykach? Ja sprawdzę sobie. W statystykach jestem... O właśnie. W statystykach jestem 567. Sojusz Unia Ekonomiczno-Naukowa, czyli UN. Sojusz UN. Malczu Mistrz. Punktów mam 510 tysięcy. Tak. Dokładnie. Czekajcie. Dobra. 510 tysięcy mam tych punktów. Sami widzieliście. Tutaj jestem. 510 tysięcy. No i moi mili, kochani widzowie, jak to zrobić? I kurczę, jak to zrobić, żeby tak się utrzymać na takim poziomie 510 tysięcy? No, wiecie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo się utrzymać na ponad 500 tysięcznych punktach. Tym bardziej na 567 miejscu nie jest łatwo się utrzymać. Ale przede wszystkim trzeba inwestować w satelity słoneczne. Ja ich wybuduję teraz 40. Tak? Trzeba inwestować przede wszystkim w satelity słoneczne, w elektrownię słoneczną, w obronę, w technologię, w transportery duże, w technologię. Przede wszystkim te technologie spróbuję rozwinąć. No niestety nie wszystko mogę, bo niestety potrzeba jest duża, dużo mieć surowców i punktów. Także mówię, no, co by tu rozwinąć? Napęd spalinowy? No może i tak, ale technologię szpiegowską, a napęd spalinowy? No to nie, to by zużyło wszystko metal. To technologię szpiegowską rozwinę. Technologia szpiegowska pomaga w informowaniu was o tym, jak bardzo rozbudowany jest obóz przeciwnika, czyli planeta albo księżyc, tak? Dobra, to stocznia. Wybudujemy transporter. Transporter wybudujemy 55. Wystarczy. Także trzeba rozbudowywać właśnie transportery duże, małe,
No bo to jest potrzebne po to, żeby potem przesyłać na inne planety dostateczną ilość surowców, metalu, kryształu, deuteru, albo na przykład żeby podsyłać na swoją orbitę do księżyca, swojego własnego księżyca, żeby przesyłać do swojego własnego księżyca surowce, tak? No ale bardzo ważna jest techno, jest obr o, to już tutaj się buduje, tak? To się buduje, dobra, satelita się buduje, mały, duży transporter się buduje. I bardzo ważna jest mimo wszystko, bardzo ważna jest obrona i rozwój technologii. Na przykład bardzo ważny jest rozwój technologii, opancerzenie, technologia ochronna i technologia bojowa. Te trzy struktury technologiczne są bardzo ważne. Ja przepraszam, że to takie było pip, ale to domofon, no nieważne. Obrona jest bardzo ważna. Tutaj wybuduję 300 ten miejsce. A tutaj wybuduję, moi kochani, żeby się utrzymać na dostatecznej pozycji rankingowej, wybuduję wyrzutnię rakiet. Tak? Tak. I w ten oto sposób, poprzez technologię, obronę, stocznie i także trzeba się utrzymywać. No i też jak coś trzeba rozbudowywać fabrykę robotów, stocznie i laboratorium badawcze. Tak? No ja na razie tego nie mogę zrobić, bo surowców mi brakuje, a ciężko jest trochę mi rozbudować właśnie budynki surowcowe, czyli kopalnie. I jakby co, kopalnie też trzeba rozbudowywać, moi kochani, żeby się utrzymać na ponad 500 tysięcznym punkta pozycji. Także, a teraz przeskoczymy do iluminacji 06. Tutaj wybudujemy fabrykę robotów. Tak. Badania. Nie ma badań, bo nie ma rozwiniętego laboratorium badawczego. Tak. Obrona. Obrona też nie. Stację wykonano. A czemu starsz nie chce? Co jest wolne? A, fabrykę robotów na poziomie drugim. No to rozbudujemy fabrykę robotów na poziomie drugim, żeby stocznie mu zbudować, tak? Tak, w ten oto sposób rozbudujemy. Napiszcie w komentarzach na forum albo na YouTubie, czy wam pomogłem w tym filmiku, czy wam pomogłem w ten oto sposób w tym filmiku, czy wam pomogłem, tak? Czy wam się przydała te rady, które powiedziałem. Nie wiem, czy w 100% wam pomogłem, ale chciałem wam pomóc tak na tyle, ile ja potrafię to wytłumaczyć i tak jak czuję. Tak jak mam, jakiego mam czuja, tak? Stocznie ulepszamy. Trzeba stocznie wybudować. Potem laboratorium badawcze. Także spoko, moi kochani. Także spoko. Stocznie. A teraz co się buduje? Spoko, wybuduje się stocznie. A teraz surowce by się przydało. Kolejka jest. A, kolejka jest. Kolejka jest pełna. 4, 3, 2, 1. Cyk. Dobra. To teraz rozbuduję kopalnię kryształu. Kryształ będę produkował na maksa na tej. Na tej. Na razie będę na maksa produkował kryształ.
i cyk. Jeszcze trzeba rozwinąć kopalnię też metalu. Tak, to na to sposób. To idzie na początku szybko, bo to na początku to jest szybko, a potem jak wzrasta poziom rozwoju danej technologii, bądź też budynku, to jest, no już trzeba dłużej poczekać na rozwój jednostki budowlanej, tak? Także, żeby właśnie się utrzymać na 567 miejscu i mieć ponad 500 tysięcy punktów, to trzeba właśnie te rzeczy o to robić. Tak, te rzeczy trzeba robić właśnie. Te rzeczy trzeba robić. Budy, satelity. Dobrze. To by było na tyle. Dziękuję i szczerze pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że na tyle, na ile mogłem, pomogłem doradzić, jak się utrzymać na poziomie ponad 500 tysięcy punktów statystycznych. Nie wiem, czy to w 100% było pomocne, ale tak starałem się pomóc, tak jak ja potrafię, jak ja rozumuję, jak czuję. Pozdrawiam widzów i forumowiczów OGame i z sektora Polski i w ogóle. Cześć kochani. I pamiętajcie, ja nagrywam, bo to lubię. I was bardzo, bardzo, bardzo kocham, moi mili. A czasami coś tam się powygłupiam, czasami coś tam postękam, powygłupiam, powydurniam się, pokrzyczę. Czasami się ponarzekam. A to jest wszystko normalne, no to jest współczesna rozrywka kulturalna, tak? Tak, tak, tak jest. To cześć, moi mili kochani. To był jubileuszowy 30. odcinek Marczu Mistrz OGame. Cześć i czołem. Dziennik planetarny numer 30. Cześć kochani. Cześć. To bym miała, czyli Malczumis. Zapraszam do mnie. Cześć kochani. Cześć.